najlepsze życzenia składam z okazji rozpoczęcia nowego roku. U nas jest taka tradycja już od lat 90., że 1 stycznia rozpoczynamy na sportowo nowy rok o godzinie 12. Gra drużyna Sokoła, Kolbuszowej Dolnej i Kolbuszowianki. Jest to bardzo miły relaks po trudnej nocy sylwestrowej. Dwudziesty siódmy raz już gracie mecz noworoczny na Kolbuszowiance. Skąd taki pomysł w ogóle i jak to się zaczęło? Pomysł zrodził się w 1995 roku. No, tak jak spontanicznie, no, na wzór meczów Wisły z Krakowią postanowiliśmy zagrać pierwszy mecz noworoczny z roku 95 na 96. I przez 5 lat graliśmy jako Kolbuszowianka 1, Kolbuszowianka 2, to znaczy grali ci, co przyszli, prawda, tak naprawdę z całego, z całej dużej kadry Kolbuszowianki pierwszej i drugiej. W 2000 roku postanowiliśmy rozgrywać ten mecz noworoczny pomiędzy Sokołem i Kolbuszowianką i tak to trwa do tej pory, z jedną przerwą w 2021 roku. Z powodu pandemii i zakazów rozgrywania spotkań nie było tego meczu noworocznego. A tak to jest ciągłość zachowana przez 27 lat. Umownie tak to się nazywa. No, prawda jest taka, że grają wszyscy, co przyjdą na mecz noworoczny. Sporo wychowanków, jak dzisiaj widzimy, też i zawodników Kolbuszowianki gra w Sokole, tam ze dwóch gra u nas, zawodników z Dolnej. No, taka jest potrzeba chwili i uszanujemy to, że chcą ludzie przyjść, pograć piłkę w nowy rok, jakoś tak zdrowo odpocząć od sylwestrowej nocy i tak to się odbywa co roku. Dzisiaj na boisku mamy najstarszego i najmłodszego zawodnika meczów noworocznych. Krzysztof Mitura, 61 lat i Kacper Gunia, 15 lat. Tego typu spotkanie noworoczne każdego roku przyciąga wszystkich sympatyków piłki nożnej. Tych, którzy kiedyś grali, którzy grają jako oldboy, ale także tych, którzy przestali grać, ale dzisiaj chętnie wychodzą na boisko. Nie miał pan ochoty... Zwłaszcza, że warunki znakomite są. Nie miał pan ochoty samemu założyć butów, żeby pobiegać? Powiem tak, miałem długą przerwę w bieganiu za piłką, więc nie chcę ryzykować. Fajnie, że Kolbuszowa się tak budzi już nowy rok pierwszy od razu piłkarsko. Fajnie. Fajnie, to jest duże, prawda, wielkie podziękowanie i zasługa też Olka Skowryńskiego, prezesa Sokoła. I ja się bardzo cieszę, jestem dzisiaj przy takiej wspaniałej, prawda, pogodzie, a w miejscu, gdzie jesteśmy, ja patrzę na to z wielkim sentymentem, bo jeszcze w szkole podstawowej, to już było dawno, dawno temu, na tym właśnie boisku rozgrywaliśmy mecze pomiędzy szkołami powiatu kolbuszowskiego. Szkoła, w której akurat nie, do której ja chodziłem, numer 2 w Kolbuszowej, wtedy była najlepszą drużyną. A chłopcy nieraz, prawda, i po Sylwestrze, prawda, prosto Sylwestra, zostawiają małżonki, wstają, prawda, i to jest takie bardzo sympatyczne w atmosferze fair play, spotykają się i grają. Panowie, ja mam tam kurat, ja zostać trzeba, panowie. Jak się dzisiaj grało po sylwestrowej nocy? Super, super, naprawdę wyjść, pobiegać, troszkę się przypocić, rewelacyjnie. Dla każdego, który coś uprawia, sport, to wyjść, pobiegać, fajna rzecz. Wczorajsze bale nie przeszkadzają? Nie, nie, no trzeba zabawić się wszystko, ale z głową, bo to bieganie, ale mówię, tak jak mówiłem wcześniej, zabawa i jeszcze raz zabawa to jest. No dzisiaj chłopaki z Kolbuszowej postawili ciężkie warunki nam, ale to nieważne kto wygrał, ważne, że się spotkaliśmy w nowym roku i zabawa jest także. Strzelec pierwszego gola w 2023 roku, piękna piłka, chyba... Rzadko się zdarza coś takiego fajnego. W moim przypadku tak, ja zawsze gdzieś tam z tyłu grywałem, nigdy się mi nie zdarzało strzelać bramek za dużo, ale od kilku lat, uczestnicząc, kilkunastu lat już uczestniczę w tej edycji, w tych edycjach gry noworocznej i miło mi jest, że ja dzisiaj byłem tym pierwszym strzelcem, oby się nam to układało. Na przyszłość, no tak jak dzisiaj, no nie zdobyliśmy pucharu, co prawda, przegraliśmy ten mecz, ale ja jestem szczęśliwy, że zdobyłem ten, no powiedzmy, upragniony mój puchar. No fajnie się to ułożyło, cieszy to, że pogoda super dopisała i szczególnie frekwencja też na dzisiejszym meczu, z tego co przypominam sobie, to chyba najwyższa
odkąd tutaj jestem, a gram chyba no ze 25 razy już uczestniczyłem w tym turnieju, znaczy w tym meczu noworocznym zawsze jestem i nigdy chyba tak nie było aż tyle ludzi co dzisiaj, ale to pewnie też dużo, że pogoda jest naprawdę dopisała, fajny, uważam, że na dość wysokim poziomie mecz. A bramki oczywiście, że zawsze cieszą. Zawsze było tak, że w większości to było tych obcych, byłych zawodników. Teraz widzę, że młodzież też sobie wzięła to do serca i już takie stają się naprawdę niezłe mecze. Tak to żeśmy się bardziej spotykali, tak ci, co gdzieś tam po ościennych klubach grali, ci starsi zawodnicy, co już, że tak powiem, olboje. To piękne trofeum, puchar trafia do zwycięskiej drużyny. Tym razem Kolbuszowianka, bardzo proszę, kapitana drużyny Kolbuszowianka. Na nowy rok życzę wszystkim kibicom piłki nożnej i nie tylko piłki nożnej wszystkiego najlepszego. A kibicom Stali Mielec, to jest moja ulubiona drużyna, aby złapali się w czubę i zagrali w końcu w pucharach.